Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z hełma. Dzisiejsza niedziela będzie poświęcona innemu tematowi niż wynikałoby to z serii, którą ostatnio realizuję, to znaczy w serii o niepożądanych cechach dziecka Bożego w oparciu o 3 Mojżeszową 21. Dzisiaj prawdopodobnie mówilibyśmy o karłowatości, o byciu karłem i dlaczego jest to wadą, która się Bogu nie podoba, oczywiście w znaczeniu duchowym. Omówimy ten temat 31 lipca, czyli za 2 tygodnie. Natomiast dwie niedziele poprzedzające 31 lipca, a więc ta dzisiejsza i ta za tydzień, będą poświęcone właśnie drugiej fazie ucisku Jakuba, a dokładnie mówiąc wydarzeniom prowadzącym do ataku Goga i Magoga na Izrael. Taki atak jest zapowiedziany w Starym Testamencie, w księdze Ezechiela głównie, ale nie tylko. I ten atak jest bardzo ważny nie tylko dla cielesnego Izraela, ale także dla całego świata ludzkości, gdyż ten Gog i Magog napadający na Izrael i kończący tam swoją, w cudzysłowie, karierę, tak, ginący na górach izraelskich, jest aktem bezpośrednio poprzedzającym w zaprowadzenie na ziemi Królestwa Bożego. A na to Królestwo czeka cały lud Boży, nawet jeśli niekoniecznie jest tego świadomy, jak również cały świat ludzkości, który w ogóle już nie jest tego świadomy, skoro nie jest dziećmi Bożymi, a być może nawet nie wierzy w Biblię i Jezusa jako tego, którego Bóg posłał, aby nas odkupił ze śmierci Adamowej. Ale czy świadomie, czy nieświadomie, czy podświadomie, intuicyjnie, pragnieniami i marzeniami o lepszym życiu, o lepszej przyszłości, o wolności od chorób i umierania, cały świat tęsknie, wygląda czegoś takiego jak Królestwo Boże i tylko Królestwo Boże będzie to w stanie zaspokoić i przynieść rodzajowi ludzkiemu. Zatem na dwie niedziele zatrzymujemy tamtą serię niepożądanych cech dziecka Bożego, żeby rozpocząć nową serię. Ona będzie miała w sumie 5 części. Dzisiaj w dwóch częściach, znaczy przepraszam, nie dzisiaj, w dwóch częściach. Najpierw druga faza ucisku Jakuba w zakresie wydarzeń prowadzących do ataku Goga i Magoga na Izrael. Dzisiaj część pierwsza, za tydzień część druga. A potem będą kolejne części, jeszcze 3, o samym ataku, gdzie będziemy oczywiście bazowali tylko i wyłącznie na proroctwach Starego Testamentu. Natomiast to, co będziemy mówili dzisiaj i większość tego, o czym będziemy mówili za tydzień, w następnej części, będzie już miała potwierdzenie w faktach, które widzimy wokół siebie. Przyszło nam żyć w czasie, kiedy biblijne proroctwa, niektóre już są całkowicie wypełnione, a niektóre wypełniają się na naszych oczach. Jest to szczególnie radosne, gdyż te, które teraz widzimy jako wypełniające się, zapowiadają już bardzo, bardzo, wskazują na bardzo bliskie Królestwo Boże na ziemi i koniec obecnego złego świata. Bo nikt nie ma chyba wątpliwości, że ten świat jest zły i nie ma prawa istnieć zbyt długo. I Bóg nie pozwoli mu zbyt długo istnieć. Oczywiście niszcząc go nie wprowadzi pustki i nicości, tylko niszcząc go zaprowadzi na ziemi Królestwo naszego Pana, o które nasz Pan polecił się modlić. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zatem przystąpimy dzisiaj do tego wykładu. Będzie on w formie prezentacji. Tej prezentacji będę chciał właśnie przedstawić różnego rodzaju mapy i zdjęcia, no i teksty biblijne, ale głównie chodzi o i mapy, i zdjęcia, gdyż ten temat nie można, będzie można. Można przedstawić go w dowolny sposób, ale nie da się przedstawić go odpowiednio dobrze i właściwie z naciskiem na to, co ważne, bez przedstawienia oku słuchacza, no i widza jednocześnie tego, o czym będę mówił. To wszystko trzeba i usłyszeć, i zobaczyć. Jedno i drugie jest ważne. Wsparcie słuchania wzrokiem. Zatem będziemy mieli prezentację. Tak będzie ona wyglądała. Druga faza ucisku Jakuba. Właściwie nie tak ona będzie wyglądała, tylko tak będzie wyglądał pierwszy slajd tejże prezentacji. Ja na razie na dole w okienku się pojawiam, jestem widoczny, ale tak nie będzie cały czas. Będę sobie znikał i pojawiał się ewentualnie raz na jakiś czas. Raz, żeby przypomnieć, jak wyglądam, a także po to, żeby zobaczyć, czy jeszcze ktoś mnie słucha. Ale tak generalnie nie będę cały czas widoczny, żeby nie rozpraszać swoją osobą. Wystarczy, że będzie mój głos towarzyszył słuchaczowi, widzowi przez cały czas tejże prezentacji. A więc druga faza ucisku Jakuba, wydarzenia prowadzące do ataku Goga i Magoga na Izrael, część pierwsza.
i będziemy chcieli kolejne slajdy omówić. Ten termin dotyczy cierpień cielesnego Izraela pod koniec wieku Ewangelii. Znajdziemy go w Jeremiasza 30 rozdziale. Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Nazwa pojawia się w Biblii tylko raz, w tym miejscu, Jeremiasz 37, 30 rozdział, werset 7, ale treść tego fragmentu pojawia się albo powraca w wielu fragmentach Starego Testamentu. Zobaczymy zresztą je po kolei, jak będziemy poszczególne części analizować. Już dzisiaj niektóre z nich będą widoczne i niekoniecznie właśnie z Jeremiasza. W Jeremiaszu mamy zapowiedź. Czas utrapienia dla Jakuba jednak będzie z niego wybawiony. Tym, co nas będzie szczególnie interesować w naszej serii całej, jest nie tyle przeszłość Izraela, o tym, jak był on zbierany do Palestyny z tej diaspory żydowskiej, z rozrzucenia po całym świecie i tak dalej, co przyszłość. O przeszłości będziemy raczej nie mówili wcale, no bo ona jest, była, cieszymy się, ale interesuje nas dzisiaj w tej serii jego przyszłość. Izrael cielesny ma bowiem przed sobą przyszłość i to bardzo, bardzo wspaniałą. A jego odrzucenie, którego świadkiem przez cały wiek Ewangelii byliśmy, no i wciąż jesteśmy, bo jeszcze Jezusa nie dostrzegli jako tego, na którego czekają, ale dostrzegą. A jego odrzucenie zatem przez Boga oraz związane z tym narodowe zaślepienie narodu żydowskiego co do Jezusa jest tylko i wyłącznie tymczasowe. Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić, bo niestety nie wszyscy chrześcijanie, nawet ci, którzy więcej trochę z Biblią mają do czynienia, dostrzegają rolę Izraela cielesnego w boskim planie. A jest ona kluczowa, pomimo tego, co zrobili. Zresztą zajrzymy do paru wersetów za chwilę, żeby się o tym przekonać. Co więcej, według Biblii przyszłość Izraela to jednocześnie przyszłość całego świata. Tak to Biblia przedstawia. Przyszłość Izraela to jednocześnie przyszłość całego świata. Dlaczego? Ponieważ to przez ten naród na ziemi nastanie niebawem Królestwo Boże. Nie inaczej, nie obok, poza tym narodem, tylko przez ten naród, Izrael cielesny. Po drugie, to przez ten naród rozpocznie się panowanie Jezusa na ziemi. I po trzecie, i w sumie może najważniejsze w sumie, to z tym narodem i tylko z tym narodem zostanie zawarte przez Boga nowe przymierze. Bóg zawrze nowe przymierze z ludzkością, prawda, ale zawrze je z narodem Izraela i będzie oczekiwał rozszerzenia tego nowego przymierza, które on zawrze z narodem Izraela na cały świat ludzkości, żeby objęło to całą ludzkość. Zatem, gdyby ktoś miał wątpliwości, co z innymi narodami, skoro nowe przymierze ma być zawarte tylko z narodem żydowskim, by mieć udział w błogosławieństwach królestwa, te wszystkie inne narody, nieżydowskie, czyli zdecydowana większość świata, będą musiały stać się częścią Izraela, częścią jednego z jego 12 pokoleń. Jak wskazuje nam objawienie, maluczkie stadko, Izrael duchowy, jest zorganizowany w 12 pokoleniach, 144 tysiące jego członków, a na czele Jezus, i na ziemi będzie też 12 pokoleń. Oczywiście nie tylko i wyłącznie cielesnego Izraela, tylko 12 pokoleń całej ludzkości zorganizowanej w 12 pokoleniach Izraela. Z tego wniosek, że cała reszta ludzkości wejdzie w jedno z tych 12 pokoleń. Nie wiemy w tej chwili, na jakich zasadach będzie przydział do poszczególnych pokoleń, ale możemy wnosić, sądzić, że będzie to związane z cechami charakteru, które w sposób wybitny poszczególne jednostki rozwiną. Zależy się od tego, co będzie u nich górowało w charakterze, jaka cecha charakteru będzie wiodąca, przewodnia, najbardziej rozwinięta, do takiego królestwa, do takiego pokolenia zostaną przydzieleni. Tak sądzimy, ponieważ jest tych 12 głównych łask charakteru, ale zobaczymy, jak będzie, bo to jest tylko przypuszczenie. Nie mamy na to żadnego wersetu w póki co. Zatem idziemy dalej w naszych rozważaniach do kolejnego fragmentu, czyli do tekstu biblijnego, który pokaże to. Izajasz, drugi rozdział. I stanie się w dniach ostatecznych, zanim tutaj poczytam dalej, to taka informacja, że dosłownie mamy to nie w dniach ostatecznych, tylko dosłownie w hebrajskim jest w ostatnim z dni. Tak jest w oryginale.
Tłumacze nie wiedzieli, co z tym zrobić. Stanie się w ostatnim z dni, czyli w jakimś jednym z ostatnich dni. No to zrobili z tego liczbę mnogą, dni ostateczne. W ten sposób oznacza to dowolny okres czasu. No gdzieś przy końcu, ale dni ostateczne. Można na dowolne lata i na dowolną liczbę lat tak powiedzieć. Ale oryginał hebrajski mówi, stanie się w ostatnim z dni. Dlaczego liczba pojedyncza i ostatni z tych dni? Chodzi o wiek tysiąclecia. Jest to ostatni z 7 dni trwających o 1000 lat po upadku Adama. Zatem stanie się w 7 tysiącleciu, w 7 tysiącleciu po upadku Adama, moglibyśmy tak to zinterpretować, ten w ostatnim z dni, że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki. I wszystkie narody popłyną do niej i pójdzie wiele ludów i powie, chodźcie, wstąpmy na górę Pana do domu Boga Jakuba. On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu wyjdzie bowiem prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. Wiemy, co to znaczy z Syjonu. Niebiańska faza duchowa, Jerozolima ta cielesna. Z duchowej części królestwa będą przechodziły zasady, prawa, polecenia na ziemską i przez klasę godny będą przekazywane rodzajowi ludzkiemu. On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi i przekują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza i nie będą się już ćwiczyć do wojny. Zobaczmy, jak mówi o tym Jezus w Mateusza 19. Słowa skierowane do naszego Pana, być może siedzieli sobie tak jak na obrazku obok, gdzieś pod drzewkiem i słuchali, a On im opowiadał. I na przykład mógł im w tym momencie pod tym drzewkiem powiedzieć tak, a jeżeli nie pod tym drzewkiem, to gdzie indziej. Ale na pewno im to powiedział, skoro mamy to zapisane. Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Nieprzypadkowo wytłuściłem, że siądą na 12 tronach, a jeszcze bardziej wytłuściłem i nawet powiększyłem, że będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Słuszne pytanie może być, tylko 12 pokoleń Izraela? A co zresztą ludzkości? Nie będą oni objęci panowaniem 12 apostołów na 12 tronach i tylko 12 pokoleń Izraela? No, to co mówiłem wcześniej. Reszta ludzkości wliczona jest w jedno z tych 12 pokoleń Izraela. Gdy będziemy mówili dalej w kolejnych częściach, to dojdziemy do fragmentu, który wyraźnie o tym mówi, że cała ludzkość będzie szła, będzie zachęcana, żeby iść do Jerozolimy po ten sam rząd, te same prawa, te same nauki, te same zasady, które tam będą obowiązywały. A kto by nie chciał iść, to deszcz na niego nie będzie padał. Ale to jeszcze do tego wrócimy, gdy dojdziemy do kolejnych części. W związku z tym, to co widzimy napisane na czerwono, nie warto być antysemitą, bo to utrudni wejście pod nowe przymierze. Każda osoba, która ma antysemickie poglądy i odczuwa nienawiść, albo delikatnie mówiąc niechęć lub nienawiść do narodu żydowskiego, do Żydów, tylko dlatego, że nimi są, że są Żydami, to taka osoba będzie miała ogromne problemy. Oczywiście jest to irracjonalne, szczególnie dla chrześcijanina, bo jeżeli ktoś jest antysemitą i nie lubi Żydów dla zasady, no to w takim razie, jak się zapatruje na naszego Pana? Przecież Żyda tak samo jak wszyscy inni, albo 12 apostołów, cały fundament kościoła chrześcijańskiego, to przecież Żydzi. Zanim jednak ta nadzieja stanie się faktem dla kogokolwiek, Izrael musi przejść przez bardzo bolesny czas, który zbliża się i jest coraz bliżej. I według Jeremiasza, tak jak czytaliśmy na wstępie, nie może się z nim równać żaden inny bolesny czas tego narodu z historii do tej pory. Bo mamy powiedziane, Jeremiasz mówił, biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. To biada na początku jest bardzo ważne, bo ktoś powie, wielki to ów dzień, no to może wielki w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wielki, wspaniały. No nie, skoro jest biada na początku, to ta wielkość będzie w negatywnym wymiarze. Wielki pod względem doświadczeń, przeżyć, jakie Żydzi będą w związku z tym przechodzić. W tymże właśnie dniu, tak odmiennym i tak wielkim w negatywnym tego słowa znaczeniu, że żaden do niego niepodobny. Czyli wszystko, co było wcześniej, będzie daleko, daleko mniejsze i delikatniejsze w porównaniu z tym dniem,
który przyjdzie na ten naród. Ponieważ wciąż wielu twierdzi, że cielesny Izrael został odrzucony przez Boga i to na zawsze, chciałbym, żebyśmy zapytali Jeremiasza i Pawła, co oni na ten temat sądzą. Czy rzeczywiście został odrzucony na zawsze? Przekonajmy się. Jeremiasz. Tak mówi Pan, który daje słońce na światłość w dzień, prawa księżycy i gwiazd na światłość w nocy, który rozdziela morze tak, że huczą jego fale. Pan zastępów to jego imię. Gdyby te prawa, czyli rządzące wszechświatem, gdyby te prawa ustały przede mną, mówi Pan, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki. I werset 37 najpierw daje wersji UBG, tak jak zresztą ten poprzedni werset jest też UBG. Jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, mówi Pan. Dlaczego mówię, że tutaj podkreślam 37 werset według UBG, bo zaraz podam inne jeszcze tłumaczenie, bo ktoś może powiedzieć w oparciu o ten werset 37, aha, czyli odrzucenie Izraela zależne jest od tego, czy zmierzy się niebiosa w górze i zbada fundamenty ziemi w dole. Jeśli można zmierzyć, tak, niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, no to Izrael będzie odrzucony za to wszystko, co uczynili. Zauważmy, że Bóg nie ukrywa ich wielkich grzechów. Za to wszystko, co uczynili. Należy im się odrzucenie, ale czy Bóg to zrobi? Dlatego ten werset 37 dam jeszcze z innego, bo ktoś powie, no to można zmierzyć te niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, czy nie można, bo w sumie nie wiem wobec tego, czy ten Izrael będzie odrzucony, czy nie będzie odrzucony. Można te niebiosa zmierzyć i te fundamenty zbadać, czy też nie. No to jaki jest właściwy przekaz tego wersetu? Sięgniemy po inne tłumaczenie z Biblii Warszawskiej. Ona mówi o tym inaczej, czyli gdyby interpretuje, no i oczywiście dobrze interpretuje ten przekaz. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i, dodajmy, jak nie mogą być zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Czyli wyraźnie tutaj chodzi w wersecie 37, że nie da się, zresztą każdy chyba wie, że się nie da zmierzyć niebios w górze i zbadać fundamentów ziemi w dole. Oczywiście nie da się dla człowieka. Bóg, gdyby chciał, to by pewnie zmierzył, zbadał, prawda? Ale on mówi z punktu widzenia ogromu swojego dzieła twórczego, które nie podlega zbadaniu przez człowieka i człowiek z tego wniosku nigdy nie zmierzy niebios w górze, bo jak sądzimy, wszechświat nie ma końca, ani zbadać fundamenty ziemi w dole, czyli jakieś te zasady, na których Bóg oparł swoje dzieło twórcze. I wyraźnie Bóg mówi, że te dwie rzeczy są nie do zrobienia, jeśli chodzi o niebiosa w górze i fundamenty ziemi w dole, tak i on nie odrzuci całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, pomimo wszystko, co uczynili, pomimo ich wszystkich grzechów, które są Bogu oczywiście doskonale znane. Wobec tego przechodzimy dalej w naszym temacie. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? To już jest fragment, tak, pytanie, które Paweł Rzymian 11 zadaje. O, przepraszam, na górze pisze Rom, to Rzymian oczywiście. Ten wykład powstał najpierw w wersji angielskiej i dlatego nie, czasami może się jakiś ślad pozostać jeszcze z cytatów po angielsku. Ale chodzi o Rzymian 11, rozdział 2, pierwsze wersety. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże, odpowiada od razu Paweł. Ja bowiem też jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Nie odrzucił. Cielesny Izrael został odrzucony przez Boga tylko tymczasowo. Powtarzam to po raz kolejny. To jest ważne. Ważne dla ludzi w obecnym czasie. Tylko na czas niezbędny do wyszukania wśród pogan brakujących członków klasy malutkiego statka. Po czym łaska Boga miała powrócić do tego narodu, żeby błogosławić przez niego, przez Żydów, podkreślam, pozostałą część ludzkości. Jaką pozostałą? Wszystkich tych, którzy nie zostali wybrani do żadnej klasy duchowego Izraela w wieku Ewangelii. Bóg od Jezusa wybiera niewielką garstkę naśladowców Jezusa, tworzy z nich klasy duchowego Izraela, duchowego to znaczy, że z Żydów i z pogan, większość to poganie w tych klasach, natomiast robi to po to,
Nie, żeby tylko ich wybrać, ich błogosławić, a reszta, nie wiem, wieczne męki, spalenie, zniszczenie, cokolwiek złego. Nie. Po to, żeby po ich wybraniu błogosławić tych niewybranych, za których Jezus też umarł. Przecież nie umarł tylko za garstkę tych, którzy w obecnym życiu interesują się Bogiem i idą za Jezusem. A reszta na zatracenie? No to niepodobne ani do boskiego charakteru, ani niezgodne w żadnym wypadku z jego planem, który w Biblii pojawił się, który jest zapisany. Chociaż świat ludzkości, chrześcijaństwo, niestety ten plan albo nie widzi go wcale, albo strasznie go wypacza, najczęściej idąc w kierunku ograniczania, zbawienia, życia wiecznego, szansy zdobycia życia wiecznego tylko do jakiegoś wąskiego grona osób, najczęściej naśladowców. I naśladowców pewnych wodzów, czyli członków takiej czy innej grupy religijnej. Tego Biblia nie czyni. Więc czytamy Rzymian 11 rozdział. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość albo skamienienie, i teraz jedna pierwsza myśl ważna, po części przyszło na Izrael, i druga ważna rzecz, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. Ta jedynka, ta część, to pierwsza, ten pierwszy powód po części przyszła, oznacza, że część Izraela tylko została zatwardzona, skamieniana, zaślepiona. Tak? Oczywiście była to znacznie większa część, ale jednak tylko część. To znaczy, że po części przyszło i znowu druga myśl, pełna nadziei dla tego narodu, że to tylko przyszło na część Izraela, chociaż większą część, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. Tylko na pewien czas. Na czas wchodzenia pogan do maluszkiego statka. Aż z pogan, czyli z nieżydów, zostanie uzupełniona cała brakująca liczba maluczkiego statka. Gdy to miało nastąpić, to łaska do Izraela miała zacząć powracać. Widzimy ją w tej chwili, w tym, co się dzieje w historii w związku z tym narodem. Powstanie państwa Izrael i zgromadzenie tam znacznej części Żydów, wystarczająco dużej, żeby takie państwo powstało, mało tego, żeby pomimo nienawiści krajów ościennych, arabskich i niektórych innych w świecie, istniało niezagrożone. Takie malutkie, zdawać by się mogło, do zniszczenia w 1, 2 albo 3 dni. A tu nic z tego. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Te trzy wersety, od 14 do 17, właściwie 4, są, można powiedzieć, streszczeniem całego boskiego planu. Zobaczmy. Szymon powiedział, jak Bóg po raz pierwszy, a ma na myśli od Korneliusza, to było po raz pierwszy Bóg wtedy wejrzał na pogan. Jak Bóg po raz pierwszy od Korneliusza wejrzał na pogan. Po co? Aby z nich wybrać lud dla swego imienia. Zauważmy, żeby wybrać lud dla swego imienia. Nie żeby zbawić cały świat. Wybrać lud dla swego imienia. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak jest napisane. Potem, zapytamy, kiedy potem? Po wybraniu ludu dla imienia swego. Prawda? Logiczne. Wejrzał na pogan po raz pierwszy od Korneliusza, aby z nich, pogan, wybrać lud dla swego imienia, a potem, gdy już ten lud dla swego imienia z pogan będzie wybrany, powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że upadły przybytek Dawida to cielesny Izrael, a na przykład nie duchowy. Duchowy Izrael nie jest upadłym przybytkiem Dawida. Więc wraca do cielesnego Izraela. Odbuduje jego ruiny i wzniosę go. I teraz zobaczmy, w jakim celu. Aby pozostali ludzie szukali Pana. Pozostali ludzie? Zapytamy. No to ci pozostali, którzy nie zostali wybrani jako lud dla imienia Boga. Nie stali się częścią żadnej klasy duchowego Izraela, o jaki Bóg wybiera z chrześcijan od czasu naszego Pana do teraz, do dzisiaj. Aby pozostali ludzie szukali Pana, to jest wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to wszystko sprawia albo czyni. Też bardzo ciekawe i takie ciepłe określenie, wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje. O co chodzi, jeśli chodzi o te wszystkie narody, a szczególnie nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan. To imię jest wzywane nad tymi narodami z tego punktu widzenia, że Jezus, który umarł za Adama, a w nim za cały świat ludzkości, stał się właścicielem tejże ludzkości. Oddał swoje życie, bo z tego kupił. Z boskiej sprawiedliwości wykupił świat ludzkości i on jak gdyby należy do niego. Wobec tego to tak jakby się rzecz znalezioną gdzieś ktoś miał,
Książkę na przykład. Niektórzy książki lubią podpisywać na pierwszej stronie, czy tam gdzieś wewnątrz, do kogo należy. I gdyby taką książkę znalazł ktoś, zagubioną, otworzyłby ją i zobaczył czyjeś nazwisko, to by wzywał tę osobę i pytał, gdzie tu jest Dawid, albo Małgosia, albo Ewa, albo ktokolwiek inny, bo mam jego książkę. Czyli w ten sposób te wszystkie narody są nazwane jako, określone jako należące do naszego Pana. Nad nimi jest wzywane imię Jezusa, bo On jest ich właścicielem. W ten symboliczny sposób Dzieje Apostolskie w 15 rozdziale stwierdzają przynależność świata ludzkości do Jezusa jako ich Zbawiciela, który umarł za nich, wobec tego jest ich właścicielem. Według Zachariasza 12, Izrael, tak, 12 rozdziału, Izrael, bardzo, bardzo malutki kraj, miał stać się problemem dla całego świata. I to jest prawdą już od chwili powstania tego państwa 1948 rokiem, z 1848 rokiem i jeszcze więcej tego problemu dla całego świata w związku z Izraelem przed nami, bo to jest bardzo ważne miejsce. To jest najważniejsze miejsce na Ziemi. Tam się rozgrywa, że tak powiem, rozgrywają i rozegrają dopiero jeszcze przede wszystkim wszystkie wydarzenia związane z końcem obecnego złego porządku i wprowadzeniem Królestwa Bożego na ziemi. Wobec tego nic dziwnego, że to jest tak ważny punkt i szatan też pracuje wokół tego, żeby temu narodowi szkodzić, żeby wzbudzać wrogie, złe uczucia przeciw temu narodowi u jak największej liczbie ludzi na świecie, nie tylko w krajach arabskich, ale także w krajach niearabskich. I ten antysemityzm, jak wiemy, od zawsze występuje. Jest irracjonalny, bo dlaczego? Na przykład takie Chiny, bardzo odległy kraj, mają być antysemickie. A są. No i nie tylko oni zresztą. Oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia albo taczania, tak to można przetłumaczyć, odurzenia, taczania dla wszystkich okolicznych narodów. Nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. W tym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się zranią, choćby zgromadziły się przeciw niemu wszystkie narody ziemi. W tymże fragmencie mamy dwie różne grupy narodów, dla których Izrael miał stać się problemem. Pierwsza grupa miał stać się kielichem odurzenia albo taczania dla wszystkich okolicznych narodów. Odurzenie, taczanie, te dwa słowa, wskazują na odurzenie alkoholowe, czyli mówi, że zajmą postawę jak u pijaka. Tak? Kielich odurzenia, taczania. Będą zachowywać się jak pijani. Kto? Wszystkie okoliczne narody, czyli sąsiednie, jeśli chodzi o Izrael. Większość krajów arabskich wokół Izraela zajmuje wrogie stanowisko wobec Żydów i ich ojczyzny w Palestynie. Jest to oblężenie, tak? Oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. To stanowisko jest pozbawione logiki i elementarnej sprawiedliwości. Dlaczego? Bo te okoliczne narody odmawiają Żydom prawa do posiadania własnego kraju. Odmawiają im prawa mieszkania na własnej ziemi, którą kupili za własne pieniądze. Na przykład w Judei i Samarii, która dla zatarcia związku z Żydami zwana jest przez świat arabski i nie tylko zachodnim brzegiem. Dlaczego zachodni brzeg? Co to za zachodni brzeg? To jest Judea i Samaria. No ale Judea i Samaria zbyt są biblijne. Każdy by widział, że to są, można powiedzieć, najbardziej żydowskie tereny. No to, żeby zatrzeć ten związek między Judejczykami, Żydami, a Judeą, nazywali to zachodnim brzegiem. I zauważmy, że dzisiaj ten nawet świat przyjął tą terminologię arabską. Zachodni brzeg, zachodni brzeg. Potem jeszcze jest strefa Gazy, prawda? Też Izrael w ramach szukania pokoju z Arabami pooddawał fragmenty swego kraju autonomii palestyńskiej. Oni oczywiście biorą te fragmenty, ale żadnego pokoju z nimi zawrzeć nie można, gdyż oni nie uznają istnienia Izraela prawa Izraela do istnienia we własnym kraju. Żyd, Judejczyk może zbudować dom i mieszkać gdzie chce na całym świecie. W Polsce, w Niemczech, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, ale w Judei? Dlaczego on ma w Judei, czyli tam, gdzie właśnie to, co nazywa się zachodnim brzegiem? Tam w ramach polityki nawet państwo izraelskie utrudnia życie osadnikom żydowskim, no bo chcą
zadowolić Arabów, których się oczywiście nie da zadowolić, chyba że wszyscy Żydzi popełnią samobójstwo zbiorowe. O, to by mogli zadowolić. Także jeżeli rząd Izraela, jakikolwiek by on nie był, lewicowy, centralny czy prawicowy, to jeżeli chce zadowolić Arabów, no to niech wszyscy popełnią samobójstwo i będą Arabowie zadowoleni. Inaczej ich się nie zadowoli, więc wszelkie inne ustępstwa nie mają sensu. Ale to jest takie moje prywatne zdanie, oparte zresztą na tym, co widzę, no i na tym, że Bóg zapowiada, że tak miało być. I ta kwestia nie będzie ta rozwiązana. I druga rzecz z tego fragmentu, że miał się stać już nie kielichem odurzenia i taczania, tak jak dla okolicznych narodów, ale ciężkim kamieniem już dla wszystkich narodów. Dla wszystkich krajów świata, nie tylko tych wokół Izraela. Wszystkie narody i widzimy, tak jak mówiłem, i to, co widzimy, i to będzie narastało, jest to bardzo zapalne miejsce na ziemi i można powiedzieć, sytuacja na świecie jest w dużym stopniu uzależniona od tego, co tam się dzieje. Nawet nie Ukraina, która w tej chwili przeżywa ciężkie chwile, ale właśnie ten Izrael. To jest punkt centralny. Od lat problem dla całego świata ludzkości nie do rozwiązania. Nie do rozwiązania. Przychodzą różnego rodzaju siły polityczne, prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy pomagają, ingerują, wtrącają się Unia Europejska i tak dalej. No i próbują wszyscy rozwiązać i rozwiązania nie ma. Izrael nie stał się jednak takim problemem, jakiego się spodziewano po nim. A spodziewano się, że Żydzi, którzy podobno nadają się tylko do handlu, nie poradzą sobie na przykład jako rolnicy, naukowcy, wynalazcy, robotnicy, ale sobie poradzili i wciąż sobie radzą. Warto tu wiedzieć, bo myślę, że nie jest to powszechnie wiadome, że prawie 25% laureatów, prawie, bo 24 z przecinkiem, zaokrągliłem, 25, prawie 25% laureatów Nagród Nobla w różnych dziedzinach, w jakich ta nagroda jest przyznawana, to ludzie pochodzenia żydowskiego. Niech ktoś racjonalnie wyjaśni, dlaczego naród, który na ziemi w stosunku do innych narodów stanowi 0,0, nie wiem ile nam jeszcze zer, część ludzkości, zgarnia 25% Nagród Nobla z chemii, fizyki, literatury, filozofii, polityki, czego tam by nie było. Dla mnie wyjaśnieniem jest fakt, że ten naród w czasach Starego Testamentu prowadzony był przez Boga i chociaż nieudolnie przestrzegał prawa, które Bóg im zalecił, chociaż często szukał sposobów, żeby te prawa jakoś ominąć, żeby je wypełniać, ale lżej, prawda, dla siebie, to jednak starał się to czynić. I te nieudolne próby przestrzegania zakonu i już tych wszystkich przykazań, jakie on im dał, spowolniły proces degradacji w tymże narodzie. I z tego powodu członkowie tego narodu, jeżeli są prawdziwymi Żydami, w genach mają wyższy poziom ogólnej doskonałości albo mniejszy poziom upadku niż reszta ludzkości. I to się przejawia na przykład w ich zdolnościach umysłowych. Zresztą Izrael to jedyny demokratyczny kraj w tamtej części świata. Zobaczmy na te narody wokół nich, jak one się zachowują, jaki tam jest poziom, jakie tam są rządy, kto tam rządzi. Często grupy terrorystyczne, jak Hezbollah w Libanie. Ogólnie mówiąc, dominująca postawa wśród ludzi tego świata jest bardziej propalestyńska niż prożydowska. No, tak jak mówiłem, działania szatana prowadzą w tym kierunku, żeby powzbudzać emocje i nastroje antyżydowskie. I ogromna większość ludzi, które te nastroje posiada, nawet nie wie, dlaczego je posiada. No, bo tak po prostu. Wynika to z wrodzonego antysemityzmu u wielu. Wynika to także z faktu, że polityczna lewica na świecie i takie ruchy jak BLM, czyli Black Lives Matter, tak, że tak, czarne życia się liczą, są ważne, z jakiegoś powodu też się wypowiadają przeciwko Izraelowi. Tu widzimy dwa zdjęcia z takiego protestu, tego ruchu BLM, który powstał w Stanach Zjednoczonych w wyniku prześladowań, jakie społeczność afroamerykanie doznają w Stanach Zjednoczonych. Tam, wiadomo, policja czasami ich bije, nawet i zastrzela, więc powstał taki ruch. Ale zobaczmy, tak samo protestują przeciwko szkodzeniu czarnym życiom, jak i palestyńskim. Bo widzimy także na tym lewym zdjęciu, że liczą się także życia palestyńskie, nie tylko czarne. Albo po prawej stronie na zdjęciu mamy aż dwa, trzy w sumie, tak? Trzy transparenty, które się
rzucają w oczy. W pierwszym jest uwolnić Palestynę, na tym czołowym mamy zakończyć palestyński holokaust. Zobaczmy, do czego się posuwają. Nazywają holokaustem to, co Palestyńczyków spotyka w Izraelu. Piece gazowe, krematoria obozów koncentracyjnych jako Oświęcim porównują z tym, co Arabowie przeżywają w Izraelu. Nie chcąc podporządkować się prawu, nie chcąc skorzystać z tego, że Izrael chce ich traktować jako własnych obywateli i dać im równe prawa, tak jak swoim obywatelom, nie, przeżywają Holokaust. Tak twierdzą. Zapowiedziane to zostało jako oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie w Zachariasza 12, gdzie przed chwilą byliśmy, ale nawiązuje także do tego psalm 83, który w wersetach 2-6 pisze tak. Czytamy. Boże, nie milcz, nie bądź głuchy i bezczynny, Boże, bo oto buntują się Twoi wrogowie, ci, którzy Cię nienawidzą, podnoszą głowę. Przeciw Twemu ludowi knują podstęp i naradzają się przeciw tym, których chronisz, mówią. Chodźcie, a wytępimy ich spośród narodów, by nie wspominano już imienia Izraela. Tak postanowili jednomyślnie, przeciw Tobie zawarli przymierze. Tak mówi psalm 83. Zdawać by się mogło, psalm to nie miejsce, żeby znaleźć takie proroctwo, ale zobaczmy w psalmie. Tam, gdzie jest poezja, dużo o uczuciach, o uwielbieniu dla Boga, o poleganiu na Nim, nagle fragment proroczy. I to, co ruchy wrogie Izraelowi miały mówić. Chodźcie, a wytępimy ich spośród narodów, by nie wspominano już imienia Izraela. Wersety 7 i 9 tego samego psalmu pod starożytnymi nazwami wymieniają z kolei wrogów Izraela, którzy z nim sąsiadują i tworzą tzw. pierścień ognia wokół Izraela, wymierzony w Izrael. Namioty Edomitów i Izmaelitów, Moab, Hagaryci, Gebal, Amon, Amalek, Filistyni z mieszkańcami Tylu, także Asur przyłączył się do nich, spal swym ramieniem synów Lota. Mamy tutaj w zdjęciu te starożytne nazwy. Wokół Izraela, tam gdzie w środku między nimi jest Izrael i taki pierścień ognia. Wystarczy spojrzeć na tą mapę, żeby zadziwić się i zaskoczyć, jak to możliwe, że taki malutki Izrael tam gdzieś w środku otoczony takimi wrogami jeszcze istnieje. Że w ogóle przetrwali jeden dzień swego istnienia po 14 maja 1948, ale przetrwali i trwają do dzisiaj. Nazwy wrogów Izraela z psalmu 83 nie są takie same jak te Zachariasza 38, a więc nie jest to jeszcze atak Goga i Magoga, lecz jest to wcześniejsza wroga postawa wobec Żydów. Musi być wcześniejsza, bo Gog i Magog to przychodzą później. Jest to wcześniejsza wroga postawa wobec Żydów i wobec idei posiadania przez nich ojczyzny, którą wyrażają oni hasłami, tak jak zapowiada werset 5. Przypomnijmy werset 5. Chodźcie, a wytępimy ich spośród narodów, by nie wspominano już imienia Izraela. A po lewej stronie otworzyły się dwa hasła, które wziąłem z pracy środków masowego przekazu. Dzisiejsze hasła antyizraelskie na świecie, niestety często w Stanach Zjednoczonych głównie, kraj demokratyczny, więc każdy może chodzić protestować. I na przykład krzyczą tam Arabowie i nie tylko. Palestyna od rzeki do morza. Co to znaczy w praktyce? Nie ma Izraela. Nie ma miejsca dla Żydów. Od rzeki, od Jordanu, aż do Morza Śródziemnego. No, tam ma być Palestyna. Albo precz z projektem o nazwie Izrael. To zwolennicy tego ruchu BLM. U nich widziałem takie hasło. Problem Izraela i problem z Izraelem zostanie rozwiązany, ale dopiero pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba. Przy czym to rozwiązanie nie będzie miłe dla wrogów Izraela. Będzie ogromnym i niemiłym zaskoczeniem dla jego wrogów, gdyż siły antyizraelowi, które rzucą się jako Gog i Magog z Zachariasza, przepraszam, z Ezechiela 38, gdy się rzucą na Izrael, to spotka ich tam smutny koniec. A po nim rozpocznie się ziemska faza Królestwa Bożego na ziemi. Mówiąc o historii, tak, o przyszłości Izraela, będziemy mówili o przyszłości. Ta przyszłość będzie o wiele bliższa dla nas niż dla braci Russella, Johnsona czy Jolego, ale wciąż będzie to przyszłość. My wejdziemy w nią, w tą przyszłość, dopiero pod koniec drugiego wersetu, przepraszam, drugiej części, nie wersetu, pod koniec drugiej części, to będzie za tydzień, no i w dalszych częściach, od trzeciej do piątej, będziemy bazowali tylko na tej przyszłości. Jednak
to, co się dzieje w tej chwili, już może być poparte biblijnymi proroctwami, albo biblijne proroctwa możemy zobaczyć już w wydarzeniach, które są na naszych oczach. I obraz tej przyszłości oprzemy oczywiście na tym, co mówi Biblia, najważniejsze, na tym, co znajdujemy w literaturze spod piór braci Russella, Johnsona, głównie tych dwóch, i co widzimy w wydarzeniach wokół nas, które weryfikują interpretację opartą na Biblii i na literaturze. Bo w literaturze mogą być też pewne nieścisłości z tego powodu, że ona powstawała w przeszłości, wtedy, kiedy jeszcze to, co dla nas już jest teraźniejszością na naszych oczach, należało też do przyszłości i było tylko próbą zrozumienia biblijnych opisów, które, jak wiemy, są ogólne. Zbyt ogólne, aby podać dokładne szczegóły, jak one będą realizowane. Powinno to być ważne i ciekawe dla każdego w każdym narodzie. Nie tylko dla Izraela, ponieważ ten ucisk, ta druga faza ucisku Jakuba, jest ostatnim aktem anarchii, bezpośrednio po której świat usłyszy cichy głos Królestwa Jezusa na ziemi. I to się stanie począwszy od ziemi Izraela, od ziemi ojczyzny proroków, których Bóg i Jezus wyprowadzą z grobów jako swoich przedstawicieli na ziemi. Najpierw dla Izraela, a w nim, w tym Izraelu, dla całej reszty świata. Dlatego jest to tak bardzo ważne dla każdego człowieka. I powinniśmy śledzić, co się dzieje w Izraelu i wokół niego i sprzyjać temu narodowi. Nie dlatego, że są tacy wspaniali, tylko dlatego, że boski plan przewiduje wprowadzenie królestwa na ziemi przez ten naród. Ponieważ takie obietnice Bóg złożył praojcom tego narodowi, narodu, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi i tych obietnic dotrzyma. Bez względu na to, jakie grzechy ten naród następnie popełniał i ewentualnie wciąż popełnia. To nie ma żadnego znaczenia. Bóg swoich obietnic dotrzymuje i zrealizuje je do końca. Wobec tego tak się stanie. W księdze Ezechiela Bóg poświęcił temu historycznemu wydarzeniu dwa całe rozdziały, 38 i 39. Do tego dodał jeszcze spore fragmenty u Zachariasza i tylko nieco mniej spore w kilku innych księgach Starego Testamentu. Będziemy do nich sięgać w czasie tych naszych wszystkich części omawiania tego tematu. Zobaczmy na tych najeźdźców i agresorów. Według Ezechiela 38, 2-6 mają nadejść przede wszystkim z terenów leżących na północ od Izraela. Bóg nazywa ich Gogiem i Magogiem, przy czym Gog był królem ziemi Magog. Z czego wniosek? Że skoro Gog to król, to ten Gog reprezentuje wodzów tych narodów, którzy okażą się wrogami Izraela i dokoną tego najazdu. Natomiast Magog, jako lud mieszkający pod królem Gogiem, to zwolennicy, szeregowcy tych narodów jako wrogów Izraela. No tak, zawsze tak jest, zawsze. Nawet mała grupa, nawet mała banda, nawet grupa chłopaków na podwórku ma zawsze jakiegoś tam lidera, no czasami dwóch, ale jak jest dwóch, to bardzo szybko się kłócą między sobą, bo mają inne opcje, jak grupę, szajkę prowadzić i często są konflikty i muszą się podzielić, albo jeden usunie drugiego. Więc wodzów zwykle za dużo nie ma. Synu człowieczy, czytamy Ezechiela 38, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Mesech i Tubal, i prorokuj przeciw niemu i mów, tak mówi Pan Bóg, oto jestem przeciw tobie Gogu, naczelny księciu w Mesech i Tubal. Zawrócę cię i włożę w haki twoje, przepraszam, i włożę haki w twoje szczęki. I wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem, a z nimi Persów, Etiopczyków i Putejczyków, wszystkich uzbrojonych w tarcze i hełm, Gomer i wszystkie jego oddziały, dom Togarmy z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody z tobą. Większość nazw i imion wymienionych przez Ezechiela znajdziemy w 1 Mojżeszowej 10, 2, 3 jako potomków Jafeta. Czytam tylko to, co ważne, to, co wytłuszczone. Synowie Jafeta, czyli podkreśliłem tylko te nazwy, imiona, które powtarzają się w Ezechiela 38. I pozostali nas nie interesują. Zatem synowie Jafeta, Gomer Magog, Tubal Mesach, Gomer i Togarma, prawda? Bo Gomer był sam synem, miał jeszcze tego Togarma. Te imiona pojawiają się także wśród tych, którzy najadą. Ci osiedlili się w Europie na północ od Izraela. Potomkowie Jafeta, Gomer, Magog, Tubal, Mesek i Togarma na północ od Izraela.
Ale mamy jeszcze trzech innych, dałem ich na czerwono w tym wersecie, czyli Persowie, Etiopczycy, Putejczycy. To Persowie to oczywiście Iran obecny, Etiopczycy nie potrzeba tłumaczyć, Putejczycy to Libia dzisiejsza. Oni osiedli na wschód i na południe od Izraela. W przeciwieństwie do Jafeta, który poszedł w kierunku północnym, ci w kierunku wschodnim i południowym. Na starożytnej mapie lokalizacja z Ezechiela, gdybyśmy przenieśli, wyglądałoby to tak. Chwilę poczekam, żeby można było się przyjrzeć. Oprócz tego każdy, kto będzie sobie odtwarzał ten film, może zatrzymać, zrobić pauzę i się przyjrzeć dłużej, bliżej, sam. Gdybyśmy to przenieśli na mapę współczesną, co chyba dla nas jest bardziej czytelne, wyglądałoby to tak. To jest koalicja, która ma zaatakować Izrael. Rosja, no dalej na północy, tak z północnego terenu, Turcja, Iran, no Syria pod Turcją też objęta razem z Turcją, bo też kierunek północny. No i tutaj te dwa elementy, tak Libia i Etiopia, ten kierunek wschodnio-południowy. Tak wygląda koalicja, która ma dokonać tego ataku jako Gog i Magog. Zatem atak ma nadejść z północy oraz ze wschodu i południa, ale, uwaga, północ jest tym głównym kierunkiem, bo gdy Ezechiel wymienia tylko jeden kierunek, to zawsze wymienia tylko i wyłącznie północny. Zapomina, pomija wschodni i południowy. Zobaczmy, 38 rozdział, 6 werset Ezechiela, że przyjdzie z północnych stron i w tym momencie nie mówi o żadnych innych stronach. 38:15, przyjdziesz ze swojego miejsca z północnych stron, wszystkie inne pominięte. I 39:2, wyprowadzę cię z północnych stron. Inne pominięte jako drugorzędne. Jako drugorzędne, ale dla tak zwanej ścisłości i dokładności nie są także pominięte i te dwa pozostałe kierunki. Dlaczego Gog i Magog zaatakuje Izrael? W miarę jak czas ucisku, z jego wojnami, rewolucjami, anarchią, kryzysami, suszami, powodziami, trzęsieniami ziemi, pandemiami wśród ludzi, epidemiami wśród zwierząt, będzie rozkładał i niszczył struktury społeczne w poszczególnych narodach, Izrael w porównaniu z resztą świata będzie żyć w warunkach względnego spokoju i dobrobytu. Co zachęci jego arabskich wrogów i nie tylko, różnego rodzaju antysemitów, do sięgnięcia po dobra Żydów i przy okazji do wyładowania na nich swojej frustracji i nienawiści. Wydarzenia z minionego roku, a nawet z tego roku, inwazji Rosji na Ukrainę pokazują jeszcze jeden, może najważniejszy powód tego przyszłego wybuchu złości i nienawiści do Izraela ze strony jego północnych wrogów. Jaki? Gaz i ropa. Gaz i ropa. Ktoś może być zdziwiony, dlaczego gaz i ropa. Zastanówmy się nad sytuacją, jaka właśnie w tej chwili powstaje. Większość świata jest zdegustowana tym, co Rosja robi na Ukrainie. Europa, jak wiemy, zamierza szybko rezygnować z rosyjskiego gazu. Na dzisiaj gazu z Rosji już nie kupują Polska, Bułgaria, Dania, Finlandia, Holandia, Grecja. Więc kraje europejskie, reszta się przymierza do wycofania, tak, z końcem tego roku. Więc kraje europejskie bardzo potrzebują nowych źródeł energii, których pozyskanie jeszcze bardziej zdegaduje oczywiście Rosję gospodarczo i politycznie, co może jest nawet w sumie ważniejsze, wizerunkowo, podkopując także przy okazji pozycję innych producentów ropy, jak Iran, przyjaciela Rosji i najbardziej zawziętego wroga Izraela wśród krajów muzułmańskich. Szyiccy muzułmanie. Co to ma wspólnego z Izraelem, ktoś powie. Czy Izrael może zastąpić Rosję jako dostawca gazu dla Europy? Może. Oto firma amerykańska w Stanach, amerykańska, ale w Izraelu działająca, czyli jak widzimy syjońska ropa i gaz. Firma, która zajmuje się wyszukiwaniem złóż gazu i ropy naftowej, bo okazuje się, że jedno i drugie występuje w Izraelu i w ostatnich latach dokonali wielu wspaniałych odkryć, o których dzisiaj już wiadomo. W naszej części świata jakoś o tym się mało mówi, ale na Zachodzie jest to powszechnie wiadomo. Zaraz zresztą zobaczymy, że i do nas te informacje docierają. Czyli może, odpowiadam na pytanie, czy Izrael może? Może. I to nie tylko jako dostawca gazu może zastąpić ropę, ale i może zastąpić Rosję, ale i dostawca ropy. W ostatnich latach odkryto w Izraelu ogromne zasoby gazu. Tak ogromne, że wielokrotnie przekraczają one własne potrzeby tego kraju. A mówią, że to, co odkryto, to dopiero początek odkrywania. Już dzisiaj gaz jest sprzedawany z Izraela do Egiptu i Jordanii. Krajów jak gdyby arabskich, ale mają oni podpisane
układy, umowy z Izraelem i żyją w pokoju z nim. Chociaż Egipt początkowo był największym wrogiem i takim, można powiedzieć, największym i najbardziej potężnym militarnie wrogiem Izraela, a dzisiaj żyją w przyjaźni i uznają się wzajemnie. Też tak samo zresztą Jordania, trochę później niż Egipt to uczyniła, ale też uznaje ten kraj. Co więcej, wracam do tego gazu, pod złożami, o przepraszam, to jest błąd, nie pod złożami ropy, znajduje się złoża ropy, tylko pod złożami gazu, który odkrywają, znajdują się złoża ropy. Tak się jakoś to dzieje, że tam, gdzie jest gaz, to często poniżej, pod nim jest także ropa. I tą ropę, oprócz tego, że pod gazem leżącą w morzu, bo mówimy o złożach gazu w morzu, na wysokości Hajfy, to tenże gaz, tą ropę można dodatkowo jeszcze pozyskiwać z łupka, którego ogromne ilości odkryto 45 km na zachód od Jerozolimy. I te złoża łupka są trzecie pod względem wielkości złóż łupka na świecie. I to daje Izraelowi takie same zasoby ropy, jakie posiada Arabia Saudyjska na przykład. To możemy sobie wyobrazić, jakie to są ilości. Te przy złożach gazu obecne i te, które można pozyskać z łupka. Unia Europejska już puka do drzwi Izraela, żeby dogadać się z nimi. Oczywiście chodzi przede wszystkim o gaz, bo to najbardziej jest newralgiczny, kryzysowy punkt. To jest zdjęcie z tego roku, z czerwca tego roku, z czerwca tego roku. Za chwilę o tej wizycie coś więcej powiemy. Oto informacja, która ukazała się także w Polsce. Gaz z Izraela, to są polskie źródła, popłynie do Unii przez Egipt. Jest nowe źródło dostaw i trasa transportu gazu do Unii. Będzie to surowiec z Izraela, który trafi na rynek wspólnoty za pośrednictwem Egiptu. W środę 15 czerwca tego roku, 2022, Izrael podpisał umowę o eksporcie gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Gaz do Europy będzie transportowany przez Egipt, który również stał się częścią umowy. Izraelska minister energetyki Karin El-Harar spotkała się w Egipcie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i jej współpracownikami z Unii Europejskiej i Egiptu oraz podpisała protokół ustaleń w tej sprawie. I potem mamy pewne szczegóły związane z tym, do jakiej tam, ile będzie lat obowiązywało, jak to Unia będzie chciała powoli przechodzić na gospodarkę zeroemisyjną. No, każdy sobie może poczytać, jak będzie chciał do końca. Na ekranie może sobie zatrzymać, dać pauzę i przeczytać. Ważne jest, że Europa już ma za sobą wizytę i już ma podpisane umowy z tym związane. Oto mapka tychże złóż gazu na Morzu Śródziemnym. Widzimy Hajfę w tym momencie, prawda? I to jest na wysokości Hajfy, ten lewiatan. Prawdopodobnie to są te ogromne złoża, tutaj na dole w angielsku widać ile tych milionów baryłek ropy, tak, jaką można uzyskać i ile trylionów metrów sześciennych gazu. 122, nie wiem ile to jest, 0 tryliony, ale są to złoża bardzo, bardzo ogromne i to dopiero początek podają. To dopiero początek. Ezechiel w dwóch różnych miejscach i na trzy różne sposoby mówi, że Gog i Magog zostanie pociągnięty czymś, popchnięty czymś do ataku na Izrael. Na przykład 38:4 Ezechiel, zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki. Albo 39:2 werset, zawrócę cię i wezmę cię na smycz. Czyli widzimy, mamy w dwa miejsca i trzy sposoby. Zawrócę cię, powtórzone w obydwu fragmentach, a dodatkowo albo włożę haki w twoje szczęki, albo wezmę cię na smycz i sprowadzę tymi hakami albo tą smyczą. Tak jakby coś miało przyciągnąć Goga i Magoga Izrael do Goga i Magoga na Izrael. Więc gaz i ropa, która miała wypłynąć do Europy z Izraela zamiast z Rosji, wydaje się być bardzo logicznym powodem do odwetu zemsty tego kraju na Izraelu, zwłaszcza, że Izrael przez Rosję nie jest i nie był nigdy lubiany, co najwyżej tolerowany ze względów politycznych, ale nie ma, nie było, nie ma i coraz mniej jest tam sympatii między nimi. Biorąc pod uwagę zatem odwieczną wrogość Rosji do Izraela, biorąc pod uwagę jej nielicznych przyjaciół, mam na myśli Rosji, z których wszyscy co do jednego nienawidzą Izrael, Chiny, Iran, Syria, Turcja, Hezbollah, Hamas, to są przyjaciele Rosji. I oni wszyscy są antysemitami. Niektórzy nawet dążą, jak Iran, prawda, czy Syria, czy chociażby Turcja, też, do tego, żeby temu Izraelowi jak najbardziej zaszkodzić. No, najlepiej się go pozbyć.
Biorąc pod uwagę numer 3, jej rosnącą międzynarodową, znowu mam na myśli Rosji, międzynarodową izolację w biznesie i polityce oraz biorąc pod uwagę zastąpienie albo zastępowanie, bo to jest dopiero na początku ten proces, zastępowanie jej przez Izrael jako dostawcy gazu i ropy dla Europy, czyż nie widać fizycznym już okiem przyszłej realizacji biblijnych opisów o ataku Goga i Magoga? Kto śledzi politykę i wie, co się dzieje między Rosją a Izraelem w tej chwili, to już wie, że napięcie między nimi rośnie. Tak, już są sygnały zaostrzania stanowiska Rosji wobec Izraela w Syrii, gdzie dla zachowania wpływów na Bliskim Wschodzie Rosja broni dyktatora Bashar al-Assada przed utratą władzy. Tak, to w wyniku tej arabskiej wiosny z lat 2010-12 w Syrii także ona miała miejsce, no ale wiadomo, panujący nie chcą zrezygnować z panowania i swoich przywilejów, wobec tego nie pozwalają na żadne prawa i tak dalej, żadna wiosna wybijają z głowy, walczą, mordują, żeby władzę swoją utrzymać. I powstała w Syrii bardzo ciekawa sytuacja. Tam Rosja od paru lat już jest obecna militarnie, broni tego człowieka. Oczywiście nie broni go z miłości do niego, tylko chce być obecna na Bliskim Wschodzie. Więc uznała, że Syria to dobre miejsce. Pomożemy temu dyktatorowi w mordowaniu jego przeciwników, a jednocześnie będziemy tam obecni militarnie i będziemy mieli coś do powiedzenia, bo to przecież blisko Izraela, a chcemy mieć rękę na pulsie. I sytuacja w Syrii była taka, że pomimo obecności wojsk rosyjskich w Syrii, Izrael mógł dowolnie atakować transport broni z Iranu przez Syrię do Libanu, do autonomii palestyńskiej, do Gazy, tam gdzie działają te grupy terrorystyczne arabskie, no bo Iran nie graniczy bezpośrednio z Izraelem i musi przez terytorium Syrii te transporty przewozić. Wywiad izraelski oczywiście najczęściej dowiadywał się wcześniej o takich transportach i wysyłał samoloty, które niszczyły je w trakcie, gdy one przemierzały terytorium Syrii. Niedawno nawet był atak Izraela na lotnisko w Damaszku, tak nawet dosyć głośny, oburzenie, no bo w jednym z samolotów były transportowane części do pocisków samomanewrujących, te, które mają te GPS-y i naprowadzają się bardzo dokładnie na cel. Izrael nie może pozwolić, aby Iran dostarczał taką broń grupom terrorystycznym w rodzaju Hamas czy Hezbollah, no bo miałby z tym wtedy ogromny problem. Wobec tego woli wybiórczo atakować takie transporty i niszczyć je, gdy podróżują, są transportowane z Iranu przez terytorium Syrii. Rosja do tej pory przymykała na to oko. Taka była cicha współpraca. Niby oficjalnie nie pozwalała, ale też nie protestowała. Izrael zawiadamiał Rosję o miejscach planowanego ataku, żeby tam rosyjskich żołnierzy przypadkiem nie było, żeby nie zginęli i nie było powodu do konfliktu. No i Rosja zadbała o to, żeby nie było tam ich żołnierzy, a Izrael sobie dowolne miejsca uderzał i niszczył to, co chciał zniszczyć na terytorium Syrii. Transport broni z Iranu przez Syrię do Libanu, do strefy gazu dla grup terrorystycznych działających przeciwko Izraelowi na jego terytorium albo wokół niego. I chociaż Rosja już od kilku miesięcy zaczęła potępiać Izrael za te naloty, tak, wciąż je tolerując, to w ostatnim tygodniu, to dosłownie sprzed 10 dni informacja, rzeczniczka Ministerstwa Zagranicznego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, o pani po lewej stronie, Maria Zacharowa, już nie potępiła, tylko zażądała ich zaprzestania, czego Izrael nie może zrobić, nie może zaprzestać, bo to jest jego być albo nie być. Czytamy ten komunikat. Żądamy, tak mówi ta pani, by strona izraelska zaprzestała tych brutalnych i niebezpiecznych praktyk. Uważamy za konieczne podkreślić, że stałe ostrzeliwanie terytorium Syrii jest pogwałceniem podstawowych prawa międzynarodowego. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego podkreśliłem pogwałceniem podstawowych prawa międzynarodowego, to dlatego, żeby pokazać obłudę, prawda, jaką mają dzisiejsi politycy. To mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, która to Rosja, jak wiemy, najechała na terytorium Ukrainy i morduje wszystkich po kolei, jak leci. I tutaj się odwołują do podstawowych prawa międzynarodowego, które Izrael i jej zdaniem narusza, niszcząc broń, tylko i wyłącznie broń, transportowaną przeciw niemu przez Syrię. Ale wracam do cytatu.
Zatem tak, jest pogwałceniem, jest kategorycznie nie do zaakceptowania i niedopuszczalne. Zdecydowanie potępiamy takie nieodpowiedzialne działania, które mnożą liczbę ofiar wśród żołnierzy i cywilów oraz stanowią realne zagrożenie niekontrolowaną eskalacją napięcia w całym regionie. Takie jest stanowisko. Zobaczymy, jak się będzie to rozwijało dalej, jak te żądania zaprzestania będą praktycznie realizowane, gdy Izrael znowu uzna za konieczne zniszczyć jakiś transport broni zdążający z Iranu przez Syrię do Libanu czy do Strefy Gazy. Przejdźmy do Ezechiela i podanej tam motywacji Goga i Magoga, żebyśmy mogli coś więcej się dowiedzieć. W tym dniu zrodzą się myśli w twoim sercu i będziesz miał złe zamiary i powiesz: wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach. Napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram, aby zabrać łupy i zagarnąć zdobycze, aby swą rękę położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane, i na lud zgromadzony spośród narodów. Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga. Tak mówi Pan Bóg. W dniu, gdy mój lud Izraela będzie mieszkał bezpiecznie, czy nie będziesz o tym wiedział? Niektóre przykłady mówią, wyruszysz, jednym słowem na to zdanie. Nie wiem, które jest bardziej prawidłowe, ale bardziej logiczne jest, że wyruszysz, prawda? W dniu, gdy mój Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, wyruszysz. Bo dalej mówi, i przyjdziesz, prawda? Ale czy nie będziesz o tym wiedział, też ma sens. I przyjdziesz ze swego miejsca, z północnych stron, znowu tylko ta jedna strona jest wymieniona, ty i liczne ludy z tobą, wszyscy jedący na koniach, wielki zastęp i liczne wojsko. Wobec tego czytamy dalej. Przepraszam, bo tutaj się coś mi zaczęło, a kamerkę schowałem, żeby było widać dobre zdjęcie. Zatem najeźdźcy z północy napadną na lud. Jaki lud? Zgromadzony spośród innych narodów, mieszkający bezpiecznie w swojej ziemi, bez zabezpieczeń. Może to być aluzja do małej, bardzo małej powierzchni tego kraju i łatwości ataku. Na następnym slajdzie zobaczymy, jak wielki w cudzysłowie jest kraj, terytorium Izraela, żeby okraść go z jego dóbr. To wszystko wskazuje na pewne zubożenie atakujących w porównaniu z Izraelem, no bo okradzenie dóbr jest tu ważne, prawda? Czyli będą chcieli bogatszemu zabrać, bo oni mają dużo, dużo mniej, a ten ma dużo, dużo więcej, więc chętnie będą chcieli mu zabrać. Tak wygląda mapa dzisiejszego Izraela. Gdybyśmy wzięli w poziomie z zachodu na wschód, w najszerszym miejscu mamy 115 kilometrów. W najszerszym miejscu. W najwyższym, tutaj na dole, przy Elat, 10 kilometrów tylko. Gdybyśmy wzięli terytorium Izraela, zmierzyli w pionie z północy na południe, mamy 424 kilometry. Są to takie odległości, szczególnie w poziomie z zachodu na wschód, że niektórzy liczą, ile czasu im zajmie przebiec z jednej granicy do drugiej, prawda? Od zachodniej do wschodniej, czy też odwrotnie. Żeby jeszcze bardziej zobaczyć, jak mały to jest kraj, bo tak tutaj jest dosyć duży na naszej mapie, prawda? Bo głównie pokazujemy tylko Izrael. Pokażę ten kraj, Izrael, na tle innych państw tego regionu. Oto stosowna mapa. Gdzieś tutaj jest Izrael. W porównaniu z innymi krajami tego regionu, Izrael wygląda tak, jak widzimy tu na mapie. Gdyby nie nazwa napisana, to byśmy go chyba w ogóle nie znaleźli. A i tak, żeby go znaleźć i zobaczyć, to trzeba byłoby wziąć szkło powiększające i szukać koloru czerwonego. I wtedy byśmy, o tu, gdzie mój kursor w tej chwili pokazuje, byśmy zobaczyli tą plamkę czerwoną, która pokazuje, jak duży jest Izrael. Tak wygląda ten kraj obecnie. Wszyscy wokół niego, te narody okoliczne, które piją kielich, są pijane, tak, zachowują stanowisko pijaka wobec niego, są mu wrogie. Oczywiście już nie teraz wszystkie, bo następuje normalizacja stosunków między Izraelem a niektórymi krajami arabskimi w tym rejonie. Będziemy o tym także szczegółowo mówić w części drugiej. To są też bardzo, bardzo ciekawe wydarzenia, ciekawe fakty, ponieważ one pokazują, że w chwili ataku Goga i Magoga na Izrael niektóre kraje arabskie będą stały po stronie Izraela. Ciekawe rzeczy. I tą przyjaźń, tą normalizację stosunków między Izraelem a niektórymi krajami arabskimi widzimy już dzisiaj. Na tym część pierwsza się kończy.
będziemy kontynuowali ten wątek w części drugiej. Na razie o tyle, jeśli chodzi o wydarzenia prowadzące do ataku Gogha i Magoga. W następnej części, w części drugiej, będziemy mieli ten sam podtytuł, czyli nadal wydarzenia prowadzące do ataku Goga i Magoga na Izrael, bo jeszcze ich nie omówiliśmy. Ale i wtedy powiemy o krajach arabskich, które zaczynają zmieniać swój stosunek, ponieważ według Ezechiela tak zwany Seba i Dedan, nie tylko, ale głównie chodzi nam tutaj, jeśli chodzi o kraje arabskie, Seba i Dedan, będą zajmowały stanowisko bardziej przyjazne wobec Izraela niż to było do tej pory. I to się już dzieje. Będę chciał to wszystko pokazać w następnej części, a z obecnej życzę błogosławieństw i dziękuję za uwagę.